Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc sezon czwarty wystartował. Prawdopodobnie zapowiada się ten najlepszy sezon od dawna. Co do tego nie mam wątpliwości. Ale dzisiaj zobaczymy, jak w tym sezonie zapowiadają się zadania fabularne. Jak zapowiada się fabuła. Więc zadania migawki powróciły. I dzisiaj sobie je zrobimy. Z pierwszymi zadaniami są zadania Nolana Fortuny. I tak jak widzicie, mam tutaj już jedno zadanie zrobione. Zrobiło mi się ono przez przypadek, niestety. Po prostu trochę źle zrozumiałem, co muszę zrobić. Myślałem, że uniknę tego, nie udało się. Więc pierwsze zadanie polegało na... jeżeli dobrze pamiętam, tam pisało aktywuj zabezpieczenia, coś takiego. To po prostu chodzi o to, że musicie polecieć do albo do którejś z tych nowych lokacji, albo do już obecnych na mapie lokacji, które zostaje przejęte przez Kejdo Torna. I po prostu na przykład dać się zauważyć kamerze. I to jest wszystko, co musicie zrobić. Więc to jest proste zadanie. I zaczniemy sobie od drugiego zadania i zrobimy całą resztę. Czyli musimy teraz porozmawiać z Nolanem Fortuną. Więc chodźmy z nim porozmawiać. Okej, więc jesteśmy już w grze. I powoli zbliżamy się do Nolana Fortuny, który znajduje się tutaj. Z tego co widzę. Okej, na górze jest Antonia. A na dole jest Nolan Fortuna. Chyba to wychodzi. Zbierzmy jakieś bronie. Dobra, mamy go. Nolan Fortuna. Wspólna znajoma mówi, że nadasz się, by wziąć udział w skoku. Sloan, znasz ją, prawda? Nasz cel to Kejdo Torn, a jest mocno strzeżony. Wieżyczki, kamery, strażnicy. Masa strażników. Całe mnóstwo. Aj. Masa strażników. Całe mnóstwo. Musi tam mieć coś cennego. Myślisz, że dasz radę wieżyczkom i kamerom? Może warto zastosować mały wybuch? Okej, czyli... mówił o Sloan. Czyli to chyba z nim się Sloan kontaktowała na koniec sezonu. Okej. Czyli to chyba z nim się jednak kontaktowała. Okej, mamy kolejne zadanie. Zniszcz kamery i wieżyczki. Dobra. Czyli musimy udać się do tamtych miejsc i poniszczyć te wieżyczki. Okej, więc jesteśmy już na jednej z tych miejscówek. Ja akurat wybrałem radykalne rekreacje. Teraz musimy znaleźć kamery i wieżyczki i je zniszczyć. Najlepiej będzie się udać w stronę skarbca, czyli tu. Okej. Co to? Dobra. To są... czekajcie. Tu mamy właśnie kamery. Te. I mamy dwie. Okej. Dalej. Już więcej nie ma. Tam jest trzecia. Okej. Na dole jest boss, widzę. Czwarta. Dobra.
Okej. Czyli on jednak wyrzuca ten karabin. A teraz musimy przejść przez to. Nie się to zaraz, czy nie? Tak. No to się co jakiś czas zmienia. Okej, udało się. Ale nie ma więcej kamer. Wziąłem karty. Tu nie ma kamer ani wieżyczek. Chyba, że... Czekajcie. Szybkie cięcie. Okej. Więc... dobra. Mamy kamerę numer 5. Cały czas w tym samym miejscu. Po prostu trzeba było przejść tu bardziej w bok. Dobra, co teraz? Kucaj przez 5 sekund o mniej niż 10 metrów od niskiej karty, nie wzbudzając alarmu. Okej, tu chyba jest. Okej, jest. 5. Dobra. Przeszukaj sejfy i holo skrzynie. Okej, to może być troszeczkę trudniejsze. Ja. Dejdźmy do tego sejfu. Mam tą kartę. Zobaczymy, czy chodzi o ten sejf, czy chodzi o te małe sejfy ze złotem. O te małe. No dobra. Dobra, to widzimy się, kiedy już znajdę ja właśnie jakieś sejfy. Okej, więc witam się z wami po cięciu. Jestem już w... kolejnej grze. Niestety w tamtej nie udało mi się znaleźć ani sejfu, ani holoskrzyni. Szczęście teraz się udało. Mam dwa klucze przy okazji, więc... no w sumie wszystko jedno. To i to. I mamy zadanie wykonane. I mamy kolejne. Przeszukaj torby rabusia. Więc najlepiej będzie udać się do... jednej właśnie z tych nowych lokacji ponownie lub do lokacji z mniejszymi sejfami, bo tylko tam można właśnie te torby znaleźć. Więc widzimy się w którejś z tych miejscówek. Okej, więc jesteśmy w bezładnym brzegu jednej z mniejszych lokacji. Tu te torby powinny być. Już nie znam konkretnych lokacji tych toreb, więc będziemy musieli trochę pobiegać. Okej. Dobra. O, tu mamy torbę numer 1. Z tych torb powinno być gdzieś więcej. Weźmy safe. Zobaczmy, czy w safe nie ma jakiś. Teraz powiem szczerze, nie pamiętam. O, jest. Proszę bardzo. Torba numer 2. A resztę zostawmy. Mamy teraz czasu. I okej, jest numer 3. No, więc to poszło szybciej. Okej, zadanie 7 teraz. Porozmawiaj z Antonią. Okej, czy musimy się tam wrócić? Okej, jesteśmy w kolejnym meczu. W poprzednim już nie zdążyłem tutaj dobiec, niestety.
więc co nam masz do powiedzenia, Antonia? Jesteśmy z Nolanem drużyną, dwa w jednym, jak szampon z odżywką. A raczej byliśmy. Po ostatnim skoku zwiał z naszym kierowcą, a mnie zostawił z torbami. Nieładnie. Jak zwykle się wywinęłam, on nie przeprosił. Sprzątnę mu więc robotę sprzed nosa. Wchodzisz w to? No, chyba nie mam wyjścia. Okej, zlikwiduj przeciwników z broni z tłumikiem. Okej, ramię szturmowy dewastator z tłumikiem. Czyli powinno się liczyć. Okej. Ale to jest ciekawe, bo z tego co rozumiem, to możliwość wykupywania kluczy i rekwizytów miałem dopiero odblokować od niego za reputację. Aha. A, czyli każde jedno zadanie to jest jeden poziom reputacji. Okej, czy to w taki sposób działa? Dobra. Dobra, to teraz chodźmy robić resztę zadań. Okej. Więc to mamy zrobione. I teraz mamy kolejne zadanie. Zadaj obrażenia Krupierowi lub Kejdo Tornowi w warowniach Torna. Okej. Domyślam się, że ci Krupierzy to są pewnie ci inni strażnicy. Dobra, to w takim razie ponownie cięcie. Okej, czyli miałem rację. Chodziło o tych innych bossów. A, bo to są krupierze po polsku. No dobra. Teraz musimy pokonać hol zabezpieczony wiązkami laserowymi. Więc tutaj taki mamy. Musimy go przejść, zgaduję, nie dając się potrącić. Czy nie przecinając żadnej wiązki. Znaczy tak i tak. Okej. Okay. Przeszukaj w jednym meczu skrzynię w wartowniach Torna. To też powinno być proste. No i odblokowaliśmy możliwość wynajęcia Nolana Torna. Ale skończ. Okej. Gdzie my go zabiliśmy? U góry. Weźmy kartę jego. To chyba najprostsze rozwiązanie. Otworzymy safe i wyciągniemy, otworzymy tam skrzynki. Dobra. Dobrze, że mamy leczenie, to możemy tu trochę posiedzieć. Okej. O kurde, znowu ten karabin. Go właśnie używałem w tym pierwszym meczu, jak go wziąłem. To jest tak samo mocny, jak był właśnie w sezonie pierwszym, rozdziału pierwszego. Okej. Rozstaw skaner w skarbcu. Okej. To nawet dobrze, że tu jesteśmy. Porozmawiaj z Nolanem Fortuną i wynajmij go. Okej.
To lecimy. Hej, zobaczmy, czy... Dobra, jeszcze jest tu. Zobaczmy, czy zdążę. Szybko, szybko. Spróbujmy tak. Dobra. Robota wspomniałem przez Antonię. To gruba sprawa. Kad otrzymał najgorszy, najlepiej strzelny skarb, coś, czego chce Sloan. Taka robota wymaga elitarnej ekipy, a ja spaliłem za sobą sporo mostów. Jeśli nie uda się zwerbować pod ciebie nikogo nowego, będę musiał się mocno płaszczyć przez telefon. Dobra. Okej, mamy go. Szybko. Masz, uleczę cię trochę. Dobra. Chodźmy. Powinien przeżyć. Dobra, żyje. Okej. Odwiedź sprawdzone towarzystwo i zbierz ekipę na skok. Serwujemy nikogo z wyspy. Będę musiał obdzwonić dawną paczkę. A pewnie wciąż mają focha. Okej. Tak, bo tam było właśnie, że Antonia nam mówiła, że Nolan ją wystawił. Okej, czyli musimy porozmawiać. Ach, to i tak nie zrobię wszystkiego. Dobra. To widzimy się w następnym meczu. Okej, więc jesteśmy w kolejnym meczu i mamy przed sobą, chodzi na to, że chyba ostatnie zadanie. Musimy właśnie odwiedzić sprawdzone towarzystwo i zebrać ekipę na skok. Więc najpierw rozmawiamy z hrabiną Daraku. Ja nie chcę powtarzać tartych frazesów, ale naprawdę nie wiesz, kim jestem? Dyskretna robota? To nie ja. Zwykle przyciągam tłumy. I to duże. Okej. Czyli ona chyba nie weźmie udziału. No ona nam nie pomoże. To wychodzi. Dobra, więc musimy sprawdzić dwa pozostałe tropy. Weźmiemy auto i tam podjedziemy. Okej, jesteśmy przy naszym drugim celu, czyli arktycznej zabójczyni. Rany. Staram się aktualnie poprawić swój wizerunek, co i tak jest trudne dla kogoś, na kogo mówią zabójczyni. Ale powodzenia na drodze zbrodni. Czyli co, ty też nam nie pomożesz w takim wypadku? Kurde. Ktoś nam w ogóle pomoże? Okej, więc jesteśmy na miejscu. Naszym trzecim celem. O! Agent Skórek. O, ten to musi się zgodzić. Agent Skórek krzywi się i kręci głową. Agent Skórek jest rozczarowany, że przez ciebie doszło do wsypy. Teraz co? Czemu przeze mnie? Czyli co? Nikt? Zupełnie nikt? Nikt nam nie pomoże? Chyba, że to jest tylko tak powiedziane, że się krzywią, a jednak nam pomogą. Ach, no dobra. Oj, dobra. To widzimy się w lobby. Okej, więc witam was w lobby. I mamy tutaj nagrodę za wykonanie właśnie zadań Nolana. Oczywiście tam jeszcze też był ekran ładowania i smuga spadania. Zaraz wam pokażę. Ale to jest właśnie chyba najważniejsza nagroda, czyli styl do Nolana Fortuny, elegancki rabuś. Już wam pokażę nagrody. Jest również nagrodą właśnie ekran ostatni wyskok. Zjeżdżajmy stąd.
Czyli tak mówiłem już w jednym z omówieniu karnetu bojowego, ekran za no, grafika po prostu tego sezonu, kiedy się logujecie do gry. I smuga spadania, wielki skok, czyli te torby latające. Wyposażmy sobie ten styl. Wyposaż. No. I to jest tyle. Są jeszcze właśnie, tak jak tutaj widzicie, zadania właśnie w trybach kreatywnych. W przygodach autorstwa twórców musicie zdobywać expa. I za to będziecie dostawać expo. Czyli zdobywacie expa, żeby dostać expo. Logiczne. Jakby ktoś się zastanawiał, to jest to logiczne. Nie ma w tym nic dziwnego. Okej. Okay. Mamy to. Więc tak, podsumujmy sobie. Szykuje się skok na skarbiec Kaido Thorna. Czyli jeśli dobrze rozumiem, na lunarne loku. Wiadomo, bo to on tam jest. I ten skok. Dowódcą tego skoku, powiedzmy, jest Nolan Fortuna. A Nolan Fortuna robi ten skok, bo poprosiła go o to Sloan, która chce coś ukraść właśnie ważnego z skarbca Kaido Thorna. I ludzie już na to w jakiś tam sposób wpadli, że na 90%, mi też się tak wydaje, że na 90% tym, co Sloan chce ukraść, jest jego maszyna do podróży w czasie. Ta, którą mogliśmy zobaczyć na zwiastunie. Pokażę szybko. Szybko. O, ta. Ta machina właśnie do podróży w czasie. Wiemy, że Kaido używa jej właśnie, żeby przenosić się w czasie i zbierać właśnie te przedmioty do swojej kolekcji. I Sloan chce tej maszyny. Po co? Teoria jest taka, że Sloan wcale nie opuściła urojonego reżimu. Nie porzuciła ich. Możliwe, że chce z użyciem tej maszyny właśnie cofnąć się w czasie i ponownie przywrócić urojony reżim. W jaki sposób by to miała zrobić? Bardzo proste. Cofnąć się do eventu zderzenia, do collision, gdzie właśnie to walczyliśmy z urojonym reżimem i ich pokonaliśmy wtedy. Jakby jeżeli my ich wtedy nie pokonamy, urojony reżim nie przestanie istnieć. I taki może być właśnie plan Sloan. Ale zobaczymy, jak to ostatecznie będzie. Jak na razie myślę, że motyw jest ciekawy i jeżeli tak będzie, to zapowiada się przyszłość Fortnite'a naprawdę ciekawie. Więc tak, kolejne migawki prędkiej peperycji za 2 tygodnie, czyli w kolejnej aktualizacji, po kolejnej aktualizacji. I na razie to by było na tyle. Więc było też na wczorajszej transmisji pytanie, czy dzisiaj transmisja będzie. I powiem szczerze, że raczej nie. Bo aktualnie, w momencie kiedy kończę ten film, jest godzina w pół do siódmej. Zanim to wszystko ogarnę, zrobię i tak dalej, no to już myślę, że nie dam rady dzisiaj zrobić transmisji. Ale jeżeli się uda, to spróbuję zrobić transmisję jutro, w niedzielę. Nie obiecuję, że ona się pojawi, ale jeżeli miałaby właśnie być, to będzie jutro.
Staram się może dać informacje na społeczności. Jeżeli by się taka informacja nie pojawiła, no to po prostu wypatrujcie powiadomień właśnie, że jest transmisja albo transmisji nie ma. Ale raczej postaram się napisać na społeczności, jeśli właśnie transmisja się odbędzie. Więc to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się następnym razem. Na razie.